Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Łukasz Piecyk, to jest kanał Piec od Kuchni. W dzisiejszym odcinku w ramach cyklu Kuchnia Lightrooma powiemy sobie, czym jest Target Collection. Kolekcje zdjęć to są zbiory zdjęć niezależne od folderów. Załóżmy, że chcemy stworzyć kolekcję zdjęć składających się z jakichś takich naszych najlepszych zdjęć ślubnych. Nie musimy wtedy tworzyć nowego folderu, kopiować tych zdjęć i tak dalej, tylko wybieramy je sobie z bazy Lightrooma, z naszego katalogu i tworzymy kolekcję najlepsze zdjęcia ślubne. Domyślną kolekcją, która jest w Lightroomie, to jest tak zwany Quick Collection i w momencie, kiedy naciśniemy na takie kółeczko tutaj na zdjęcie lub też klikniemy na zaznaczonym zdjęciu literkę B jako klawisz, skrót klawiszowy, to wtedy te zdjęcia pojawiają się właśnie tutaj w Quick Collection. Zobaczcie, że tutaj mamy dwa zdjęcia, jak sobie odklikamy, no to tych zdjęć nam ubywa. Natomiast chcielibyśmy założyć taką zasadę, że każde wciśnięcie tej literki B lub też właśnie zaznaczenie tego kółeczka przenosi nasze zdjęcia do kolekcji docelowej, czyli tej Target Collection. Nic prostszego. Na przykład ja mam tutaj taką kolekcję Asia Wiosennik, zestaw zdjęć, które zrobiliśmy wiosną zeszłego roku, natomiast tej wiosny mamy kilka kolejnych i chciałbym, żeby te wszystkie zdjęcia trafiały właśnie do tej kolekcji, więc nic trudnego. Klikamy prawym na naszą kolekcję i wtedy klikamy Set Target Collection. Wtedy obok nazwy kolekcji pojawia się plusik i on oznacza właśnie tę kolekcję docelową. W momencie, kiedy naciskamy B na kilka zdjęć, wtedy zobaczcie, że Quick Collection pozostaje puste, a jeżeli przejedziemy właśnie do tej kolekcji Asia Wiosennik, to tutaj pojawiają się właśnie te zdjęcia. Po prostu możemy dowolnie generalnie wybierać sobie, gdzie ma być ta kolekcja docelowa, a jeżeli chcemy, żeby to zostało z powrotem do Quick Collection, no to wtedy wybieramy po prostu jeszcze raz, no możemy po prostu oznaczyć tę nazwę lub wybieramy tutaj Set as Target Collection. Teraz nie wybierzemy, ponieważ no już jest wybrane jako ta kolekcja docelowa. Ode mnie to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania lub sugestie, to zachęcam Was do komentarzy. Łapki w górę oraz subskrypcje także będą mile widziane. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!